Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo weselnie. Tak, proszę Państwa, proszę popatrzeć, to piękne niebieskie niebo, przynajmniej w momencie, kiedy ten program jest nagrywany, te cudowne drzewa kwitnące i oczywiście jak zwykle, wierzcie mi Państwo, bardzo pachnące. Witam bardzo serdecznie w atmosferze tej właśnie zieleni, cudownej, wiosennej zieleni, która daje nadzieję, która jest życiem i która jest taką energią. Właśnie dzięki temu wszystkiemu bardziej nam chce żyć, dzięki temu wszystkiemu nasze życie staje się bardziej sensowne. Ale kochani, witam też w atmosferze pandemicznej. Tak, ta atmosfera wciąż nam towarzyszy i wciąż nam doskwiera. Tak, doskwiera i to bardzo mocno, chociaż te obostrzenia są już coraz bardziej łagodne, chociaż już jest coraz bardziej, że tak powiem, rozluźnione niektóre sprawy, ale pamiętajmy, ta zasada strzeżonego bądź też strzeżono, Pan Bóg strzeże. Jeżeli nie będziemy sami uważali, to żadne inne sprawy, żadne inne moce nie sprawią, że to wszystko się unormuje albo powróci do normalności. Dlatego też musimy być sami ostrożni, musimy być sami odpowiedzialni, musimy być sami właśnie dojrzali w tego rodzaju tematyce. Jeżeli nie będziemy uważali, to oczywiście będzie bardzo źle. Kochani, poza tym też już jutro rozpoczynają się egzaminy maturalne. Wszystkim przystępującym do egzaminów maturalnych kłaniam się bardzo nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę, kochani, Wam wszystkiego najlepszego, żeby Matka Najświętsza, Stolica Mądrości była z Wami w tych trudnych egzaminach, ale egzaminach, które mają też właśnie taki charakter pandemiczny. Tak, one nie są takie, jak to bywało drzewiej w ubiegłym roku czy wcześniej, ale mam nadzieję, że już w roku przyszłym to wszystko będzie normalne. Poza tym, drodzy Państwo, proszę zauważyć, jesteśmy na początku miesiąca czerwca, o czym już mówiłem w ubiegłą niedzielę. Zakończyliśmy miesiąc maj właśnie w ubiegłą niedzielę, był to ostatni dzień tego cudownego miesiąca, maryjnego miesiąca, miesiąca poświęconego miłości, miesiąca wiosny, a od kilku dni jesteśmy w nowym miesiącu, miesiącu czerwcu. Jest to miesiąc, kochani, serca. Właśnie codziennie w miesiącu czerwcu odmawiamy bądź też śpiewamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to właśnie ta cudowna litania, cudowna modlitwa, która uczy nas patrzenia na serce i która uczy nas serca, która mówi nam, że serce jest nie tylko symbolem miłości, ale że jest to bardzo ważna wartość, jeżeli chodzi o Chrystusa. Właśnie to serce, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Codziennie odmawiamy litanię do Świętego Serca Pana Jezusa, bądź też śpiewamy oczywiście w kościele, ewentualnie w domu, w gronie rodzinnym. Polecam, zachęcam i mam nadzieję, że to polecenie, bądź też to zachęcenie Państwo bardzo poważnie potraktują. Poza tym warto też zauważyć, że jesteśmy w tak zwanym okresie zwykłym, tak? Ten okres Wielkanocy zakończyliśmy w ubiegłą niedzielę, niedzielę zesłania Ducha Świętego, a ten obecny okres, tak zwany okres perannum, okres zwykły, w języku świeckim nazywamy go zielonym karnawałem, choćby dlatego, że właśnie jest zielono. W odróżnieniu od tego zimowego karnawału, który nazywaliśmy, czy który nazywamy, albo który będziemy nazywali białym karnawałem. Kochani, dzisiejsza niedziela, jest to niedziela bardzo ważna i bardzo uroczysta, a mianowicie jest to niedziela Trójcy Świętej. Właśnie dzisiaj kłaniamy się przed największą tajemnicą naszej wiary, przed Trójcą Świętą. Właśnie kłaniamy się przed Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. To dzisiaj właśnie ten znak krzyża, który wykonujemy codziennie, czy rano, czy wieczorem, czy przed jedzeniem, czy po jedzeniu, czy przed podróżą, czy po podróży, czy na początku mszy świętej, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Właśnie ten znak krzyża to są imiona Trójcy Świętej, to są imiona Boga w Trójcy Jedynego, to są imiona te, które wymawiamy w formie takiej życzliwej. Ja, gdy właśnie wstaję rano, gdy Państwo wstają rano, gdy wstajemy rano, zanim wyjdziemy z łóżka, czy tuż po wyjściu z łóżka, właśnie kłaniamy się Trójcy Świętej, mówiąc w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, czyli chcemy, żeby właśnie ten cały dzień, żeby to wszystko, co będzie miało miejsce w tym dniu, żeby było w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli żeby było w imię Trójcy Najświętszej. Jest to największa tajemnica naszej wiary. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, zwracamy uwagę na Trójcę Świętą w aspekcie jedności. Jest to właśnie ta jedność doskonała, ta jedność wynikająca z miłości. Właśnie my dzisiaj w naszym państwie, my dzisiaj w naszym narodzie, czy w ogóle we świecie współczesnym jesteśmy bardzo mocno podzieleni. Nie tylko w sensie ekonomicznym, że ktoś jest bogaczy,
bogatszy, ktoś biedniejszy, że ktoś ma lepszą pracę, ktoś ma inną pracę, czy gorszą pracę, że ktoś ma więcej pieniędzy, czy ktoś ma mniej pieniędzy, czy ktoś ma większe mieszkanie, czy mniejsze mieszkanie, czy ktoś jest taki, czy inny, ładniejszy, czy brzydszy. Proszę Państwa, nie o to chodzi, nie o takie różnice chodzi. Chodzi o to, że my jesteśmy podzieleni, że my nie umiemy rozmawiać ze sobą, że właśnie te podziały wszędzie, jak ja to ciągle mówię, i w sądzie, i w rządzie, i na ulicy, i w naszych rodzinach, i wszędzie tam, gdzie są ludzie. My nie umiemy szukać tego, co nas łączy. Patrzmy dzisiaj na Trójce Święto, patrzmy na tę cudowną jedność, na Boga Ojca, na Syna Bożego, na Ducha Świętego. Patrzmy na tę Trójce Święto i prośmy tę Trójce Święto o to, żeby właśnie my, żebyśmy tym stanowili to jedno, tak jak Chrystus modlił się w Wieczerniku, Ojcze spraw, aby oni stanowili jedno. Oni, czyli kto? Apostołowie, oni też już zaczęli się kłócić, oni też zaczęli się różnić, oni też zaczęli mieć różne zdania, no pół biedy jak różne zdania, ale jeżeli te różne zdania wyrażane są poprzez jakąś złośliwość, poprzez dokuczanie sobie, poprzez niszczenie, poprzez ubliżanie, poprzez dokopywanie sobie, proszę Państwa, to wtedy, mówiąc językiem poety, jest to bólu w ból. Dlatego też właśnie jak ta Trójca Święta, jak ta jedność Trójcy Świętej wpłynie na nas, wpłynie na nas Polaków, wpłynie na nas ludzi współczesnego świata, na nas ludzi początku XXI wieku, byśmy umieli być jednością. Byśmy, jeszcze raz podkreślam, zawsze i za wszelką cenę szukali nie tego, co nas dzieli, ale tego, co nas łączy. A wtedy życie na pewno będzie o wiele bardziej cudowne, o wiele bardziej piękne i o wiele też bardziej twórcze. Módlmy się do tej właśnie tajemnicy. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Zwracam uwagę, że to są te osoby Trójcy Świętej, które stanowią jedność i które są sobie równe. Nie ma ani osoby starszej, ani osoby młodsze. Wszystkie są sobie równe, ponieważ są jednym Bogiem. Kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego na nowy, czerwcowy, rozpoczynający się tydzień. Proszę teraz na zakończenie tego naszego spotkania przyjąć Boże błogosławieństwo właśnie w imię Trójcy Przenajświętszej. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jeszcze raz chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.